jesteśmy już w Parku Narodowym Denali i moje pierwsze wrażenie jest takie, że tutaj strasznie dużo ludzi. Widzicie samochód za samochodem, co w sumie nie dziwi, bo jest to jedna z największych atrakcji Alaski. Natomiast po tym, co mieliśmy przez ostatnie kilka dni, czyli po totalnej dziczy, no to tak jakoś dziwnie. Denali. Największy park narodowy Stanów Zjednoczonych. Jego nazwa pochodzi od znajdującego się tutaj najwyższego szczytu Ameryki Północnej, Denali, który ma aż 6190 metrów nad poziomem morza i wchodzi w skład korony Ziemi. Do roku 2015 szczyt był znany jako Góra McKinley. Później odzyskał swoją pierwotną nazwę, która dosłownie oznacza wysoki. Idziemy teraz na wycieczkę, jak widzicie, sami emeryci i my. Jedziemy zobaczyć pieski, które jeżdżą tutaj w zaprzęgach. Tu głośno i tłoczy. Jak widzicie, zrobiło się też trochę chłodno, więc zabrałam opaskę. Ale wypożyczyliśmy taki spray na niedźwiedzie, bo nie mamy jeszcze swojego. Wypożyczyliśmy go tutaj w sklepiku, powiedzieli, że jak go nie użyjemy, a mają nadzieję, że nie będziemy musieli, to po prostu im go oddamy po naszej małej wycieczce. Tutaj jest zabezpieczony, jak widzicie, żebyśmy przypadkiem nie wypsikali go na wszystko naokoło, także oby się nie przydał. To jest chyba idealne miejsce, żeby wytłumaczyć wam przy okazji, jak należy zachować się, kiedy spotka się niedźwiedzia. Tutaj akurat występują niedźwiedzie grizzly, oprócz tego występują również niedźwiedzie czarne. Zasada jest prosta. Kiedy wchodzicie do lasu, w którym występują niedźwiedzie, cały czas mówcie, zachowujcie się dosyć, może nie bardzo głośno, ale rozmawiajcie, żeby te niedźwiedzie wiedziały, że jesteście, żeby zaznaczyć swoją obecność. Jeżeli zobaczycie niedźwiedzia, a on was nie zobaczy, to po prostu się wycofajcie i odejdźcie. Jeżeli zobaczycie niedźwiedzia i on też was zobaczy, powoli podnieście ręce do góry, żeby pokazać, że jesteście wyżsi niż jesteście. No i mówcie cały czas, śpiewajcie sobie. I jeżeli taki niedźwiedź was zaatakuje, to w zasadzie są dwie opcje przy dwóch różnych niedźwiedziach. Jeżeli zaatakuje was grizzly, to musicie położyć się na brzuchu, podkulić nogi, zasłonić kark czterema palcami w ten sposób i przeczekać, aż on was obwącha. Jeżeli zaatakuje was niedźwiedź czarny, to jedyne, co wam pozostaje, to po prostu z nim walczyć. Także walczcie wszystkim, co macie, bo one są niebezpieczne i one nie obwąchają i sobie po prostu nie pójdą. Także są takie dwie opcje. Natomiast warto mieć ze sobą również spray na niedźwiedzie, który wam pokazywałam przed chwilą. Ponieważ jest to spray, który ma dość duży zasięg, on ma zasięg około 9 metrów. No i taki niedźwiedź, gdy zacznie się do was zbliżać, należy go wysprayować w jego stronę. Tylko musicie pamiętać, żeby nie zrobić tylko pod wiatr, bo wtedy wysprejecie siebie. No i niedźwiedź po prostu najpewniej ucieknie. Że mówimy dzisiaj o niedźwiedziach, warto wspomnieć o tym, dlaczego niedźwiedzie na Alasce są dużo większym zagrożeniem niż wszędzie indziej w Ameryce Północnej. Otóż musicie wiedzieć, że na Alasce znajduje się aż 70% wszystkich niedźwiedzi, które zamieszkują całą Amerykę Północną. 70%, także jest to naprawdę bardzo dużo i po prostu dużo ich tutaj występuje. Kiedy nocowaliśmy na północy w Dead Horse, to dosłownie dwie godziny przed naszym przyjazdem przechodził niedźwiedź pod hotelem. Także sami widzicie, jak często tutaj można je spotkać. Tutaj spędzimy najbliższą noc. I to w zasadzie wy wybraliście nam miejscówkę. Może niekoniecznie ten hotel, ale samo McKinley Park wy wybraliście na Instagramie. Może pokażę wam, jak wygląda pokój. Ma dwa łóżka, bardzo dużo pokoi tutaj ma dwa łóżka, także to nie dziwi. Są ogromne, więc spokojnie się zmieści tutaj dużo osób. Jest kawa, herbata, więc możecie się domyślać, że widok jest pasjonujący. O taki. I tutaj też taka mała uwaga dla was, jeżeli byście wybierali się w tę stronę, to zabukujcie coś sporo wcześniej. My czekaliśmy do ostatniej chwili, bukowaliśmy to dwa dni temu. Około. I tak naprawdę no, wybraliśmy trochę to, co było. Niestety jest to miejsce dość drogie. Jesteśmy w hotelu, który się nazywa Denali Bluffs. No i no, niestety za taką cenę nie jest
źle, moim zdaniem. Jest naprawdę bardzo fajnie, ale wiecie, o co chodzi. Moglibyście trafić coś fajniejszego. Także bukujcie wcześniej. No my trochę zrobiliśmy sobie tą Alaskę na zasadzie witaj przygodo, będziemy spać tam, gdzie będzie miejsce, także jest okej. Paweł poszedł po auto, ja grzecznie czekam z torbami, plecakami na niego. No i wybieramy się za chwilę na hike w zasadzie. Chyba bardziej taki spacer, bo podejrzewam, że to nie będzie jakieś hardkorowe. Z jednym ze strażników z parku Denali. Mam nadzieję, że zdążymy, bo to jest o 10, a już jest o 20. Także czekam na Pawła, jedziemy i zabieramy was na kolejny spacer po Denali. Wczoraj nam się bardzo podobał. Mamy już własny spray na niedźwiedzie, także jest okej. Po wycieczce z przewodnikiem, która była bardzo krótka, ale pouczająca, uznaliśmy, że teraz przejdziemy się sami. Idziemy nad jezioro. Ale zanim dojdziemy nad jezioro, to wam coś jeszcze może pokażę, jak mi się uda. Tutaj zrobię wam teraz zooma. Jest hotel, w którym spaliśmy. Jesteśmy teraz nad Horseshoe Lake i tutaj można zobaczyć tamę zbudowaną w całości przez bobry. Zobaczcie, jakie fajne. W ogóle bardzo ładne miejsce. Będziemy za chwilę wracać, bo jedziemy do Talkitny dziś, ale robi wrażenie. Słuchajcie, gdzieś tutaj się naparzają wiewiórki, o. Teraz na drzewie się biją. Gdzie wy biegniecie, co? Do norki biegniesz? Do norki uciekła. Wybiegły obydwie. I znowu w dół. Wiem, że wyglądam jak 7 nieszczęść, ale spróbujcie przyjechać w tydzień tak hardkorowo ponad 2000 km. Jest naprawdę ciężko, ale zatrzymaliśmy się dzisiaj w Talkitnie. Planujemy tutaj zostać przez 2 noce i powiem wam, że tak jak mówiłam w McKinley Park, że tutaj również bardzo ciężko było cokolwiek znaleźć na ostatnią chwilę. Ale udało się, tylko że co? Nie udało nam się znaleźć fajnego B&B z jakimś klimatycznym, wiecie, z klimatycznymi ludźmi i tak dalej. No i mamy tylko hotel. Ale może chociaż się wyśpimy w końcu. Standardowo łazienki nie będę wam pokazywać, cieszmy się, że jest. A pokój jest ogromny, ma 2 przeogromne łóżka, takie dwuosobowe. Tutaj bardzo dużo miejsca, ma 2 łóżka, tak jak wam mówiłam. Ma mikroaneksik kuchenny. No, telewizor, biurko. Wiecie, że ja zawsze szybko wam pokazuję pokoje, bo nie chcę się rozgadywać. No, widoku niestety nie mamy jakiegoś szałowego, mamy widok na parking, no ale myślę, że jest okej. Także przyznam szczerze, że jest to nasze najbardziej fancy miejsce do spania na Alasce, ale po takim tygodniu myślę, że nam się przyda w końcu porządnie wyspać. Czy wy widzicie przepiękny widok za mną? Nie jest taki przepiękny, jak miał być, bo tutaj powinna być widoczna góra Denali. No ale jak widzicie, dzisiaj są okropne chmury, także może jutro uda się nam ją zobaczyć. Podróżując trafiamy na różną pogodę i czasem trzeba zmienić plany. Dostosować je do panujących warunków. Góra Denali często chowa się w chmurach i mówi się, że z przybywających tutaj osób widzi ją zaledwie 30%. Tym razem nam się nie udało, ale widzieliśmy ją kilka dni wcześniej z trasy. Planowaliśmy lot nad Denali, ale przez deszcz i nisko zawieszone chmury spanikowałam i wspólnie doszliśmy do wniosku, że zrezygnujemy z tego pomysłu. Dużo osób zrezygnowało. Niestety właśnie tego dnia wydarzył się wypadek. 4 Polaków zdecydowało się na lot wokół szczytów i zakończyło się to dla nich tragicznie. 5 osób łącznie z pilotem straciło życie. Na pewno
pewno kojarzycie takie zdjęcia z internetu, na których przedstawiony jest rudy kot, no i napisane jest, że był on burmistrzem pewnego miasteczka na Alasce. Kot był burmistrzem właśnie tutaj, w Talkitnie. Także przez najbliższe dwa dni, w sumie trzy niepełne, będziemy zwiedzali właśnie miasteczko tego kota, który niestety rok temu odszedł, także nie możemy już go zobaczyć. Był tutaj burmistrzem przez aż 15 lat. A teraz idziemy tutaj do pizzerii, która podobno jest jednym z najlepszych miejsc z jedzeniem właśnie w Talkitnie. Możecie zobaczyć, co jest w tej pizzerii i jakie są ceny. Jak się przyjrzycie, to jest bardzo dużo do wyboru różnych składników, a na samej górze jest domowej roboty kiełbasa z renifera. Także renifera bardzo dużo na Alasce jest, no i trzeba go tutaj spróbować. Taka mała ciekawostka z Alaski. Wyobraźcie sobie, że praktycznie gdziekolwiek byśmy tutaj nie pojechali, to każdy dziwi się, że jesteśmy z Polski i mówi, że ma do czynienia z bardzo niewieloma osobami z Polski, albo w ogóle wcale. Turystów z Europy tutaj trochę jest, ale nie jakoś szczegółowo dużo. Jest za to bardzo dużo turystów z innych stanów, no i upadło. No i bardzo dużo turystów z Chin. Tak się prezentuje pizza z łososiem. A tak się prezentuje pizza z reniferem. Także testujemy renifera na pizzy. Dzisiaj typowo alaskańska kolacja. Pizza z reniferem jak najbardziej okej. Okay. Ale to nie był mój pierwszy raz, kiedy jadłam renifera, bo jadłam już kawałek steka w Norwegii i kiełbaskę w B&B pierwszym w Anchorage. Talkitna to miejsce, w którym mieszka prawie 900 osób. Często nazywane jest bazą wypadową do Denali. Jest również bardzo ważnym punktem kolejowym. Wybierzecie się stąd w ciekawe podróże. Niestety nie będzie tanio. Na Alasce wszędzie spotkacie się z takimi koszami na śmieci, które są otwierane w taki sposób, że tutaj trzeba włożyć rączkę, nacisnąć i dopiero się otwiera. One są zrobione po to, aby nie przychodziły tutaj niedźwiedzie i nie wyżerały resztek. Aczkolwiek ważne jest też pamiętać, że jeżeli jedziecie w jakieś dziksze miejsce, bardziej dzikie miejsce, może tak powinnam powiedzieć, to żebyście nie zostawiali jedzenia w samochodzie otwartego, które może pachnieć, bo niedźwiedzie potrafią po takie jedzenie przyjść. Wróciliśmy dzisiaj rano do centrum Talkitny i postanowiliśmy trochę pozwiedzać. Pogoda nam niestety nie dopisuje, ale też wam wspominałam na live'ie. Więc jeżeli ktoś z was śledzi mojego Instagrama, to będzie o tym wiedział. A warto śledzić, bo wtedy wiecie wcześniej, co się dzieje na naszych podróżach. Także zachęcam do śledzenia. A my teraz ruszamy do lokalnego muzeum, ale nie uciekajcie, bo myślę, że będzie bardzo ciekawe. Muzeum tutaj w Talkitnie okazało się całkiem fajne, jednakże bardzo, bardzo małe. No ale czego spodziewać się po tak malutkim miasteczku? Opowiadałam wam wczoraj, co należy robić, kiedy spotkacie tutaj niedźwiedzia. Ale nie powiedziałam, co trzeba zrobić, kiedy spotkacie wilka albo łosia, a takich też tutaj jest bardzo dużo. Zresztą dzisiaj rano w hotelu widzieliśmy informację, że uwaga, wychodźcie ostrożnie i się rozglądajcie, bo w okolicy chodzi łoś. W każdym razie, jeżeli spotkacie na Alasce łosia, pamiętajcie o tym, że on jest roślinożerny i raczej nie chce was zjeść. Ale jeżeli zbliżycie się do niego bardzo, na mniej niż 23 metry, to on może poczuć się zagrożony i może pomyśleć, że wy za bardzo ingerujecie w jego strefę komfortu, można powiedzieć. No i wtedy zacznie was gonić. Kiedy goni was łoś, uciekajcie czym prędzej, najlepiej do lasu i biegnijcie slalomem, bo on nie jest za dobry w bieganiu w ten sposób. A co jeżeli spotkacie wilka? Po pierwsze zachowujcie się pewnie, wyprostujcie się, nie pokażcie, że się boicie, no i nie uciekajcie absolutnie, bo to jest drapieżnik, no i zacznie was gonić, uzna was za całkiem smaczny kąsek. Wystarczy, że weźmiecie kilka kamieni, rzucicie mu pod nogi, ale absolutnie nie w niego, no i krzykniecie: zły wilk, tak jakbyście mówili do swojego psa, który akurat jest niegrzeczny. No i wtedy wilk powinien wystraszyć się i uciec, ale raczej jest małe prawdopodobieństwo, że on w ogóle do was podejdzie. Powiecie na spacer po moście kolejowym z takimi widokami. Ja wiem, że dla was pewnie te widoki nie są jakieś fascynujące, ale uwierzcie mi, na żywo jest naprawdę pięknie. A tam można sobie popływać.
przeszłam budynek wysokości, który nadal jest, ale daje radę. Most może wam się nie wydawać wysoki, ale o tyle wszystko widać, te deski skrzypią. Ale jestem z siebie dumna. Całkiem to jest fajnie, powiem wam szczerze. No i generalnie nawet taką pogodę jest rok. Zwiedzając Park Narodowy Denali, możecie wybrać się na wiele zorganizowanych wycieczek. Wjechać autobusem w miejsca, do których nie można dotrzeć samochodem. Zobaczyć niedźwiedzie, łosie czy karibu. Możecie zrobić to wszystko, zwłaszcza wtedy, kiedy traficie na miejscu na lepszą pogodę niż my.